Wszystkim z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny vloguj ze stajni. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj, no generalnie mieliśmy być wcześniej, bo Antek jest oczywiście ze mną, on będzie nagrywał też do siebie, bo on będzie nagrywał dziś wyzwanie, gdzie zagalopuje, bo u niego na kanale wbiło 2000 subskrypcji, możecie wejść do niego na kanał, bo na 3000 też na pewno zrobimy jakiś specjal. Może jakaś przeszkoda, kto wie, coś wymyślę na pewno, ale wbijajcie do niego na kanał, Antek, odezwij się. Hejo! Będzie też otwierał paczkę z temu, bo zamówił ostatnio paczkę z temu, więc będzie ją na pewno otwierał. Także tak, no jest pogoda jaka jest, trochę pada, ale w ogóle Antek pozamawiał na tym temu różne ciekawe rzeczy. Tam generalnie między innymi jest takie coś na klatę, gdzie można przymocować iPhone'a, więc nie będę musiała chodzić z GoPro, bo ja strasznie nie lubię nagrywać z GoPro. Także no to na pewno nam pomoże. I jeszcze co chciałam powiedzieć, chciałam wam podziękować za te wszystkie wyświetlenia, które ostatnio w ogóle, patrz, ja stoję na górce, wyglądam jakbym była wyższa od ciebie. No. Tak naprawdę nie jest. No, więc, więc co? Aha, no i miałam wam podziękować za te wszystkie wyświetlenia, które tam nabiliście, bo było ich naprawdę masa, także serduszka dla was wszystkich, od ciebie też, serduszko. No, i dziękujemy bardzo. Antek, ty też, nie? Masz wbijać subskrypcję. Zaproś do siebie na kanał. Zapraszam do mnie na kanał. Kanał Antek. Dobra, idziemy po koniu. Dobra, Antek idzie już z Saliwanem. Przeszedł z nami, z nim, bez problemu. Nie wiem, ze mną ostatnio no, mieliśmy straszny problem. A teraz normalnie wszystko. A tam idą kolejne dwa łobuzy. Same przyszły. Wiecie, generalnie prowadzenie ich to jest żaden problem, bo one się naprawdę lubią, więc o tyle dobrze. Nie? No oczywiście. No, także one sobie tutaj zostają, żeby Saliwan też się nie czuł samotny, jak będziemy jeździć, bo wiem, że jemu potrzeba po prostu jeszcze towarzystwa, nie czuje się tu zapewnie, więc je tu sprowadziliśmy. Poza tym chcemy też obejrzeć Dantego kopyta, dokładnie po tym, jak dostaliśmy info, że gdzieś tam znaczył tą nogę, więc wiecie, lepiej obejrzeć. Ja to uważam w ogóle na tym. No. To jest takie błotko. Jest, jest. Ja ostatnio się tu wywaliłam. To było gdzieś tu chyba. Tak, Boże, tam były odciski mojej dupy. Chodź. No. Chodź. Dobra, zobaczymy jak on przejdzie tutaj. Super, chodź. Idą sobie panowie. Tam pan generalnie z drabiną walczy. Nie wiem, czy będzie to nie problem, jak będziemy chcieli jeździć, bo nie chciałabym na tą drabinę spaść. Testuj. Dwie wodze równo zawsze trzymasz, jak wsiadasz. Słuchajcie, jest taka pogoda, że no dramat generalnie. Znaczy, może dramat to nie, pada. Ale patrzcie, Antek sobie sam jedzie. Czy ja mam ci wystukiwać rytm? Ale dumna jestem. Rączka super spokojna. Coś tam jest na tym rogu. Tak? Nie podoba mu się? Ogólnie to jest mega niekorzystny kadr, ale... Duma! Super, bardzo ładnie. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Bardzo ładnie. Dobra, siedzimy sobie już. Ogólnie ostatnio chyba zaczęłam nagrywać w tym samym miejscu. Jestem trochę po galopie, bo chciałam go sprawdzić i przestraszył mi się pana z workiem białym, ale ok, tylko tak wiecie, po prostu zgiął ciało i się tak odbił jakby, ale git. Staram się cały czas walczyć z tymi palcami, żeby je trzymać do konia, ale uwierzcie mi, że po moim upadku i po złamaniu kręgosłupa to nie jest takie proste i mi lekarz powiedział, że ja po prostu no będę mogła mieć z tym problem i jeśli mnie to boli, to lepiej tego nie robić. Więc na siłę też nie zamierzam nic robić. Także no, my sobie jeździmy. Powoli, na spokojnie. Ja dopiero wdrażam się też w treningi, ale mega dumna jestem z Łukasza. Badajcie do niego na kanał, bo zagalopował. Mimo, że to była jego druga jazda. Więc jestem z niego mega dumna. Druga lekcja, tak. Nie no, bo jazd miał więcej, wiadomo, ale taka lekcja, gdzie no serio, dumna jestem, fest.
Oj! Co to było? To koniu, to ja. Koniu. To ja. Wszedłem tutaj w krzaki, bo chciałem zrobić ładne ujęcie dla mamy, wiesz? Nie bój się mnie. A tam chmura idzie za atom, widzicie to? Wow. Dobra, drabina schodzi. Teraz będzie się działo. Okej, my już po treningu jesteśmy. Teraz to zaczęło lać fest. Naprawdę, wcześniej tak nie było, ale powiem Wam, że ja generalnie na razie nie mam żadnych treningów. W sensie, to nie są takie, wiecie, jazdy, że nie wiadomo co robimy i tak dalej. Ja na razie tego konia sobie sprawdzam. On sprawdza mnie prawdopodobnie. Uczymy się siebie i ja na razie, wiecie, jedyne co robię, to po prostu czerpię fun z tego wszystkiego, bo przestań, tam już nie idzie pan z workiem. Dobry. Na razie czerpię fan z tego wszystkiego, bo ja po prostu nie chcę, wiecie, się zniechęcić i od razu rzucić się na głęboką wodę, że nie wiadomo co potrafię, nie wiadomo jak jeżdżę. Chcę się najpierw przyzwyczaić do tego, że w ogóle znowu wsiadam. I dla mnie to jest takie super, naprawdę nawet nie macie pojęcia, jak ja jeżdżę i galopuję i czuję to, co kiedyś czułam. To jest tak niesamowite wrócić w ogóle po latach do takiej jazdy chociażby, wiecie, nawet rekreacyjnej, to jest dla mnie no coś niesamowitego i... Jezu, tak, słuchajcie, kiedyś siedziałam w takiej stajni w Toruniu, pod Toruniem i tam był konik, którego bardzo, bardzo lubiłam i ja nie wiedziałam w sumie, dlaczego nie lubię kasztanów. I wczoraj sobie oglądałam mojego jakiegoś takiego, no takie stare zdjęcia po prostu. Stare zdjęcia oglądałam i tam znalazłam zdjęcie konia identycznego jak on. Wkleję Wam tutaj. To był koń, którego ja uwielbiałam z tej stajni i on niestety zmarł na kolkę. I mi się to wszystko przypomniało i on wyglądał identyko. No zresztą macie tutaj jego zdjęcie. To było coś niesamowitego. I że w ogóle ja, wiecie, weszłam tam na te zdjęcia, że ich szukałam. Nie wiem, co mnie pokusiło wczoraj, żeby to znaleźć. Serio nie wiem. No, ale było to mega, mega odkrycie. Ale też jestem z Antka dumna, bo wiecie, no jednak Antek, kurczę, no zagalopował. No, także jestem dumna fest z nas wszystkich. Z Saliwana również, bo... No, najprostszym koniem on nie jest. On jest takim jeszcze dzieciaczkiem, który się wielu rzeczy jeszcze boi. Ja teraz na przykład czuję, jaki on jest spięty. O! Wystraszył się. Kury! Widziałeś, jak się dygnął? Kury! Kura tam przebiegła! No. Także my już kończymy. Rozstępowujemy. Nawet się dzieciak nie spocił, bo nie miał intensywnej jazdy absolutnie. Także, no. Dobra. Tak, brawo! Dobra, Antek ściąga pierwszy raz o głowie, tak sam. Koniu! Tak, tak. Ojeju, jak ci podał główkę. Kochany. Dobrze, tata, ubierz mi.
A mogę zobaczyć, co tam robią? I teraz przewodzę przez szyję i podpinasz go do... No tak, super. I podpinasz tu. I ten dziwny karabin. Tak, on jest strasznie dziwny. Patrzcie, że otwiera się do zewnątrz, a nie do wewnątrz, tylko do zewnątrz. No, ja nie lubię go. W sensie, no nie jest najlepszym. Tak, idę, i zawsze... Idę umyć wędzidło. Proszę bardzo. Elizabeczka, w podziękowaniu za dzisiejszy dzień. Taki super koń. Brawo. Super koń. Super byłeś. Super dajesz radę, tak. Dajesz radę, tak. Ej, robimy nóżki. Płacimy nóżki. Burza idzie. Burza idzie. Oni słyszeli, po co mam to powtarzać? Powiedz, że burza idzie. Ej, kochani, burza idzie. Okej, mamy na nasze dwa brudasy. Dante, no, przyznaj się. Kot, dobrze, przyznaj się. Gdzie się tak ubrudziłeś, co, myszko? Santa też najczystsza nie jest, ale w ogóle zobaczcie, jaka ona się zrobiła jaśniutka. I już taka, no puchowa taka. Takie już są te konie. Nie wiem, Sullivan chyba jest jedynym takim, który jeszcze nie nabrał tej sierści. Mi się wydaje, że on był wcześniej derkowany i trzeba pomyśleć o jakiejś derce, tylko ja się boję, że ta derka w tym stadzie to długo nie pożyje. Ukradła matkowi konia. Idziemy właśnie. Uciekam. Patrzcie, jaki posąg. Posąg w rys. Danio. Ale ty jesteś śliczny. Jaki śliczny koń. Tak. Wyczyszczony, Santa też wyczyszczona, ale ją szybciej musiałam dać na padok, bo się Sullivan denerwował, że był sam, bo został na chwilkę sam i tak właśnie momentami będziemy go zostawiać, tak wiecie, na chwilkę, potem na troszkę dłużej, żeby on się przyzwyczaił, że po prostu musi być też od czasu do czasu sam. Prawda, Danio? Antek też do siebie nagrywa. Posmarowaliśmy im masią na grudę, bo Santa coś tam lekko jakby zaczynała, a Jezu, Sullivan, ja już nie wiem, jak ja mam do nich mówić, tyle tych koni. A Sullivan miał grudę na tylnych nogach, ale już generalnie mu schodzi. No to, co było, a to, co jest teraz, to naprawdę niebo a ziemia. Także super. Dante nie ma z tym problemu. A właśnie, używamy ze sklepu Horse, tak? Pamiętajcie, że jest kod zniżkowy. Podam Wam tutaj te kody zniżkowe. Używajcie ich, bo to jest minus 15%. My używam właśnie z tego... Black Horse'a. Z Black Horse'a, tak. Takiej maści na grudę i powiem Wam, że działa. Kończymy dzisiejszy dzień. Pudełeczka zrobione. W ogóle te chmury w tle wyglądają, jakby to były góry. Nie chce mi się tam wchodzić, bo jest błoto, bo mamy jaką pogodę, taką pogodę, jaką mamy. Ale wszystkie trzy sobie jedzą. Niedługo pewnie stado będzie też spuszczane z łąk. No bez sensu, żebyśmy my już je tam dawali. Niech sobie stoją, niech sobie szamają, niech się cieszą wolnością. Danio. Santa, co to miało być? Co ty, Sullivan? W ogóle jak jabłuszka mu się zrobiły. No nic. Super było dzisiaj. Mam nadzieję, że vloguś Wam się podoba. Antek już idzie też. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Trzymajcie do następnego. Bye!